Sybylla i Karolina i należymy do klubu Kuriera. Chciałbyśmy przedstawić miejsca w Łodzi związane z Janem Karskim. Aktualnie jesteśmy na ulicy Kieńskiego, gdzie mieściła się kamienica Czyszowa, zamieszkiwana przez rodzinę Kozielewskich. Większość współlokatorów była pochodzenia żydowskiego. Jan Karski miał 6 rodzeństwa. Kiedy miał 6 lat, stracił ojca. W rodzinie Kozielewskich panował swoisty duch patriotyzmu. Najstarszy brat Jana Karskiego, Marian, był żołnierzem Legionów Polskich i działaczem Polskiej Organizacji Wojskowej. Natomiast jego dziadek, Andrzej Kozielewski, był powstańcem z 1863 roku. Znajdujemy się w gabinecie Jana Karskiego, który powstał w drugiej połowie lat 90. Jan Karski poczuł się bardzo związany z Łodzią, zwłaszcza pod koniec swojego życia. Dlatego przekazał muzeum swoje meble, dokumenty i drobiazgi. Na wystawie można znaleźć fotografie rodzinne, jego korespondencję, dyplom przyznawane przez prestiżowe uczelnie, meble, publikacje oraz rzeczy osobiste. Jesteśmy na szczycie kopca, gdzie od 2009 roku znajduje się ławka Jana Karskiego. To jeden z 6 pomników zaprojektowanych przez Karola Badynę, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Właśnie znajdujemy się w 3 liceum ogólnokształcącym w Łodzi. To właśnie tu Jan Karski jesienią 1926 roku rozpoczął naukę w miejskim gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego. Jedną z ciekawostek jest to, iż był on wiele lepszy z przedmiotów humanistycznych niż ścisłych.